Podkarpacie i Rzeszów to nasze serce. Jest rzeczywiście w sercu naszej rodziny to wielkie miejsce właśnie dla tych okolic. I od wielu, wielu pokoleń byliśmy związani właśnie z samym Rzeszowem. I to rzeczywiście już od mojego 8 razy pradziadka, bo pierwszym właścicielem zrodu był Jerzy Sebastian Lubomirski. No i potem poszło dalej, że tak powiem. Natomiast rzeczywiście dla mnie to jest też zaszczyt i radość móc współpracować właśnie z władzami Rzeszowa, ale przede wszystkim też móc się spotkać z mieszkańcami, no bo to jest najważniejsze i mam nadzieję, że właśnie ta kolekcja, oczywiście to wycinek pewien, będzie też taką radość sprawiał, jak mnie wizualnie zawsze sprawia, właśnie mieszkańcom Rzeszowa i okolic. Pani pyta te uczucia. No przede wszystkim właśnie ogromna satysfakcja, że doszło to do skutku, bo rzeczywiście knuliśmy już tutaj z paniami w Przeworsku jakiś czas temu, a ponieważ właśnie w Przeworsku też znajdują się obrazy z kolekcji, tylko te starsze, pomyśleliśmy, że właśnie możemy zdywersyfikować i pojawi się sztuka nowoczesna również w regionie. Niekoniecznie to, co jest najmilsze, jest najdroższe, prawda? Więc to się zgadza, wręcz czasem jest odwrotnie. Miałem tutaj właśnie podany jako przykład na początku Picasso, oczywiście, no to chyba ze względu właśnie na nazwisko i ten początek tej części, powiedzmy, nowoczesnej, kiedy jeszcze nie do końca znałem się na malarzach, twórcach w ogóle współczesnych. No i faktycznie ten obrazek właśnie związany z gołąbkiem pokoju, to był rzeczywiście taki no symbol, można powiedzieć, sztuki nowoczesnej dla mnie jako laika. Natomiast później przyszły osoby ze sztuki nowoczesnej, mniej znane, ale bardzo doceniane i bardzo ciekawe, a też graficznie bardzo ładnie wyglądające, jak chociażby Per Arnoldi, który właśnie pojawił się tutaj tylko ze względu na to, że mi się po prostu podobał. Więc polecam bardzo tego skandynawskiego malarza, który jest jednym z ulubionych też królowej duńskiej, obecnie właśnie, która abdykowała niedawno. Jest to człowiek 80-paroletni, który nadal tworzy wspaniale i w stałym kontakcie z nami i z Fundacją Książąt Lubomirskich. Już bardzo wiele rzeczy tutaj się działo i nie tylko właśnie w Przeworsku i Łańcucie, ale też właśnie w Rzeszowie, w Przemyślu i w wielu innych miejscowościach, bo współpracowaliśmy też z Hartą, gdzie dawaliśmy komputery, daliśmy stypendia dla 30 młodych ludzi właśnie z Podkarpacia i tak dalej, i tak dalej. Także proszę mi wierzyć, że wróciliśmy na dobre do regionu i mam nadzieję, że Państwo nas będziecie częściej zapraszać. Serdecznie zapraszam do Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, gdzie prezentujemy wystawę, z której ja się naprawdę cieszę, bo takiej wystawy nasza galeria, nasze miasto nie widziało. Jest to wystawa kolekcji sztuki nowoczesnej, kolekcji książąt lubomirskich. Obejmuje dzieła sztuki najnowszej, współczesnej sztuki 20 artystów takich topowych. Jak słyszymy, Arnoldi, Banksy, Basquiat, Picasso, Chagall, Dali, Kaufman, Le Corbusier, to tego rzędu nazwiska tutaj zobaczymy. Myślę, że to wystawa, którą trzeba zobaczyć, bo to jest taka sztuka nowoczesna w pigułce, którą każdy mieszkaniec Rzeszowa powinien zobaczyć, żeby móc powiedzieć sobie, że cokolwiek wie o sztuce nowoczesnej. Także ja serdecznie zapraszam, bo ona oprócz tych walorów artystycznych ma szalenie wiele walorów właśnie takich edukacyjnych, że możemy kogoś poznać. Przy każdym nazwisku, bo jest ich 20, jest kod QR. I to jest pomoc dla zwiedzających, ponieważ każdy dzisiaj posługujący się komórką wie, jak z tego skorzystać. I ten kod przekierowuje nas od razu na krótką notę biograficzną w Wikipedii o danym artyście. Więc możemy się od razu dowiedzieć, kto to był. Wystawa będzie czynna codziennie od wtorku do niedzieli, oprócz poniedziałków. W godzinach od 10 do 20 wydłużamy czas galerii, pracy galerii. Natomiast od godziny 10 do 12 chcemy, bo to są takie dopołudniowe godziny, liczymy na to, że zainteresują się oczywiście po feriach szkoły tą wystawą, więc raczej nastawiamy się w tych dwóch godzinach na wejścia grupowe. Natomiast od godziny 12 do 20 regularnie każdy może odwiedzić wystawę.